południe rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Obrady mają się odbyć na sali plenarnej. Kancelaria Sejmu zakupiła jednak mobilne maszynki do głosowania, które w razie potrzeby zostaną użyte w sali kolumnowej. PSL i Kukiz15 deklarują, że nie będą zakłócać obrad. Natomiast Platforma Obywatelska i Nowoczesna zapowiadają kontynuowanie protestu na sali obrad, jednak prawdopodobnie bez blokowania mównicy. O godzinie 17 pod Sejmem zbiorą się zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji. Jesteśmy coraz bliżej prawdy o katastrofie smoleńskiej. Działania, które się temu przeciwstawiają, nic nie pomogą. Tak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas 81. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Prezes Kaczyński mówił o dążeniu do prawdy i konsekwencjach moralnych wobec tych, którzy zdaniem prezesa PiS za wszelką cenę chcą bronić kłamstwa. Jak zaznaczył, czynią to przeciwko narodowi i Polsce. Wystąpienie Kaczyńskiego było zagłuszane przez zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim obywateli RP, którzy krzyczeli m.in. ręce precz od grobów. Ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wygłosił swoją pożegnalną mowę. Przyznał, że przed Stanami stoją liczne problemy, do których zaliczył m.in. kwestie rasowe, które wciąż wywołują podziały w amerykańskim społeczeństwie. Do osiągnięć swoich rządów Obama zaliczył m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, uchwalenie reformy opieki zdrowotnej, tzw. Obamacare, i walkę z terroryzmem, w tym doprowadzenie do śmierci przywódcy Al-Kaidy Osamy Bin Ladena. Ustępujący prezydent wezwał swoich rodaków, aby zawsze bronili demokracji. Baracka Obamy w audytorium McCormick Place w Chicago słuchało około 20 tysięcy osób. Ostatniej doby z powodu wychłodzenia organizmu zmarły dwie osoby. Od początku listopada z tego powodu zmarły już aż 73 osoby. Dziś najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie temperatura spadnie do minus 8 stopni Celsjusza. W nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie do minus 13 stopni. Lekarze przypominają, że podczas siarczystych mrozów najważniejsze są ubiór na tzw. cebulkę oraz odpowiednia dieta oparta na ciepłych, pożywnych posiłkach.